wtyczka do gniazdka, włącznik i już. Dla każdego z nas używanie prądu jest czymś tak naturalnym, że nawet nie zastanawiamy się, co sprawia, że możemy z niego bezproblemowo korzystać. Setki tysięcy kilometrów linii przesyłowych, stacje transformatorowe i w końcu elektrownia. To tu powstaje prąd. Ale to nie koniec. Cała infrastruktura związana z obsługą klientów, a właściwie milionów klientów, to ogromne wyzwanie. Sektor energetyczny to rynek trudny, bo prąd nie dzieli się na gorszy lub lepszy. Prąd albo jest, albo go nie ma. Wszystkie firmy sprzedają ten sam produkt. To, co wyróżnia firmy energetyczne, to technologia, która zapewnia większą elastyczność, a co za tym idzie, poprawia jakość obsługi klienta. Grupa Tauron jest jednym z największych graczy polskiego sektora energetycznego z imponującą bazą prawie 5,5 miliona klientów, 3,5 terabajta danych i prawie 4,5 miliona faktur generowanych miesięcznie. Do tej pory podzielone na 12 baz danych i 12 różnych systemów billingowych. Aby usprawnić obsługę klientów i móc wprowadzać nowe usługi, Tauron stanął przed koniecznością scalenia wszystkich danych. To największe tego typu przedsięwzięcie na polskim rynku energetycznym. Infrastruktura, na której opiera się system AUMS EDO, wdrożony we współpracy z Asseco Poland, należy do najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie w kraju. Celem projektu było wdrożenie centralnego systemu billingowego oraz zmigrowanie do niego danych z 12 rozproszonych systemów billingowych. System AUMS EDO jest to kompleksowe rozwiązanie dedykowane dla odbiorców drobnego odbioru, dla obszaru dystrybucji, sprzedaż oraz obsługi klienta. System AUMS EDO jako pierwszy w Polsce, jeden z pierwszych w Europie uzyskał certyfikację ORAC Exadata. Certyfikacja przeprowadzona w laboratoriach ORAC w Stanach Zjednoczonych potwierdziła kompatybilność systemu z nowoczesnymi platformami bazodanowymi oraz potencjał do dalszego rozwoju. Nowe procesy, nowa integracja na niespotykaną do tej pory skalę spowodowała, że dużym wyzwaniem było każdorazowo wyczyszczenie danych i złapanie, gdzie są rozbieżności w stosunku do tego, co było w systemach przed migracją. Dzięki dostawcy, jakim było Asseco w tym projekcie, udało się skorelować te wszystkie potrzeby zarówno od strony biznesowej, jak i od strony możliwości i narzędzi IT. Projekt został podzielony na 6 etapów, które zostały zaplanowane i wykonane w latach 2014-2015. Podział ten pozwolił nam zminimalizować ryzyko związane z zaburzeniami obsługi klienta. Nawet podczas krytycznej fazy rozruchu roboczego nie mogła nastąpić żadna przerwa w sprzedaży energii elektrycznej. Byliśmy przygotowani na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, które mogłyby wystąpić podczas trwania tego projektu. Całość wdrożenia przebiegała sprawnie i bez żadnych sytuacji kryzysowych. Dzięki temu udało się zakończyć pracę zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jest to duży sukces zespołów wdrożeniowych, zwłaszcza, że biorąc pod uwagę podobne projekty z całego świata, wdrożenie w Tauron należy do jednego z najszybszych. Centralny system billingowy to jednak nie tylko osiągnięcie technologiczne. To przede wszystkim szereg korzyści dla naszych klientów. Przeniesienie ich danych do jednego, wspólnego systemu pozwoliło na ujednolicenie typów rozliczeń, procesów obsługi i wzorów dokumentów. To właśnie dzięki temu rozwiązaniu każdy klient może zostać obsłużony w dowolnym punkcie obsługi klienta Taurona w Polsce. Drugim efektem projektu to są oczywiście nowe technologie, które do nas zawitały. Mam tutaj na myśli możliwość korzystania przez klientów z e-booka, czyli elektronicznego biura obsługi, gdzie zarówno może sobie podejrzeć swoje faktury, swoje zużycia, swoje wpłacone pieniądze, czy bezpośrednio saldo. Ponadto centralizacja uprościła środowisko informatyczne. Pozwala to grupie Tauron na łatwiejsze zarządzanie całym środowiskiem oraz podniesienie bezpieczeństwa. Upraszcza analizę danych biznesowych i ich przetwarzanie. Chciałbym Państwu przedstawić Biuro Wydruków Masowych, które od 14 lat realizuje wydruki dla naszej spółki. Oto jest nasza drukarnia. Ta drukarnia doskonale obrazuje zasadę działania systemu billingowego. Wyobraźcie sobie, że każdy z PUK od maszyn to pakiet danych, który trafił do bazy danych pod odpowiedni adres. Zamiast stukotu mamy tylko szum serwerów, kilometry kabli i miganie diod. Wszystko musi działać dokładnie tak jak tutaj, szybko, bez zbędnych przestojów, bezbłędnie. Później z tych danych może korzystać punkt obsługi klienta czy drukarnia faktur. Po centralizacji systemów billingowych w grupie Tauron w tym pomieszczeniu
Zbieramy dane do wydruku, przetwarzamy je na konkretne dokumenty. Wszystko odbywa się oczywiście automatycznie. Serdecznie dziękuję wszystkim z Państwa za pracę włożoną w ten projekt, bo to właśnie Wasz trud sprawił, że mamy dziś powody do dumy. Asseco Poland jest największą firmą informatyczną notowaną na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Od niemal 25 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm i instytucji z kluczowych sektorów gospodarki. To obecnie największa spółka informatyczna w Europie Środkowej oraz 6. producent oprogramowania w Europie. Asseco Poland w 2015 roku po raz kolejny jako jedyna polska firma znalazło się w prestiżowym raporcie Magic Quadrant for Utilities Customer Information Systems, opracowanym przez firmę badawczo-doradczą Gartner. Wieloletnie inwestycje w rozwój produktów sprawiły, że Asseco oferuje nowoczesne rozwiązania światowej klasy. Już 60% rachunków za energię na krajowym rynku generowanych jest w oparciu o autorskie systemy billingowe Asseco. Tworzone i wdrażane rozwiązania pozwalają firmom i grupom energetycznym wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi, wykraczając poza tradycyjną ofertę energetyczną.